Dzień dobry. No, jesteśmy w dalszym ciągu u Tadeusza Rolnicza na tych dożynkach, naszych słynnych dożynkach. I tutaj tak gorąco jest, że ten, ale miody zawsze są mniejszą skuteczność. Powiedz mi na tafli, jak to się mówi. Miody to zawsze ten. Tu pan jest producentem. Widzę tutaj nawet to moja córka zawsze tam gdzieś goni mnie, żeby ten pyłek mam trochę tam w domu, bo to jest lecznicze przede wszystkim. Ale zapytam mi pana tutaj, jakie to są, to znaczy, jak pan to robi, te miody, bo to domyślam się, że to jest własnej roboty. Tak, miody te pochodzą z mojej pasieki. Wbrew może takiemu, bo nieraz ktoś pyta, jakie pan miody robi. Otóż należy tutaj sprostować. Nie ja robię, ja jedynie je pozyskuję, a zbierają nektar i spać pszczoły z mojej pasieki. Tak to wygląda, tak to prawidłowo powinno brzmieć. W mojej pasiece tego roku udało mi się pozyskać miód spadziowy. Spadziowy, tak. Ze spadzi iglastej. Poprzednim razem szukałem tego spadziowego, nie mogłem znaleźć nigdzie. Dopiero tam u Tadzia. No, spadź ma to do siebie, że nie każdego roku występuje. Sezonowe jest, tak? Sezonowo, ale przede wszystkim to jest to, że w zależności od rejonu naszego kraju, ona może być częstotliwością dwuletnią, czteroletnią, a nawet czasami jak jest to w głębokich Bieszczadach, nawet 11 lat czekają pszczelarze na powtórzenie pożytku spadziowego. Jest to bardzo ciekawy miód i bardzo wartościowy pod względem zdrowotnym, przede wszystkim górne, dolne drogi oddechowe. Wszelkiego rodzaju przeziębienia. Podam taki może krótki przepis, demonstracyjny, pokazujące, jak szybko uchroni się przed grypą, przede wszystkim skutecznie. Kiedy już odczuwamy, że mamy podwyższoną temperaturę, odczuwamy dreszcze i prawie jesteśmy przekonani, że to jest grypa, to bardzo taki prosiutki przepis, jedna łyżka miodu spadziowego, żółtko, sok z jednej cytryny i 50 alkoholu wysokoprocentowego. Taką miksturkę wypijamy tuż przed pójściem spać. Można to sprawdzić. Organizm reaguje następująco. Podnosi temperaturę. W dużym stopniu się pocinie. A rano wstajemy praktycznie zdrowi. Taką procedurę ponawiamy następnego dnia i wtedy rzeczywiście możemy iść do pracy, a nie tak jak większość to robi, że bierze antybiotyk i idzie do pracy. Tak nie wolno, bo działamy szkodliwie dla swoich znajomych. To jest najlepszy antybiotyk właściwie. Tak, to jest jedna właściwość. Kolejna właściwość, wzmacnia mięsień sercowy. Jeżeli mamy problemy z sercem, nierówny rytm serca, jak z tym zaliczyłem, to będąc u lekarz po zbadaniu, po wykonaniu EKG, stwierdził, że nic nie widzi, żeby coś było niepokojącego. Niemniej jednak dostałem lek, gdy lek się skończył, dolegliwa nadal. I tak właśnie później kurczę, mam lek w domu, po co ja chodzę do lekarza? No tak. Spożywałem przez miesiąc czasu, codziennie rano, wypijając rozcieńczony w wodzie, w letniej wodzie. Nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy dolegliwość ustąpiła. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o miód spadziowy.
za pomocą tego stawu. Bardzo działa dobrze na układ stawowy. Jeżeli chodzi o odzyskanie żywności, kiedyś była, miałem w przypadku, że nie zasnąłem, dopóki kolany nie posmarowałem maszem przeciwbólowym. Ale gdy udało mi się już pozyskać nóg spadziowy, to od razu, codziennie rano na nóg spadziowy rozświęczony w wodzie. Tak. I sytuacja podobna. To miałaś rację, moja córeczka, jak tam mówiłaś o tym spadziowym. Kolejnym miodem, który mi się udało pozyskać tego roku, jest to miód z sadu. Z sadu i nie tylko, bo tutaj między innymi też jest tarnina. Bardzo ciekawy, smakowo miodzie. Odczuwamy tutaj lekką goryczkę. Przypominającą właśnie zapach kwitnącej czereśni, sześni, gdzie czuć te żywice, bardzo fajny, aromatyczny miodzi. Znany ogólnie wielokwiat, czyli tutaj już początku, też końcówka tego... To ten wielokwiat. Tak, to jest ten wielokwiat. Tutaj jest mniszek, troszkę tego miodu z sadu jest. Troszeczkę akacji i takiego ogólnego miodu majowego. Kolejnym miodem, jakim mam z mojej pasieki, jest to miód gryczany. Tutaj przede wszystkim na serce obniża ciśnienie, udrażnia naczynia włosowate. To jest naprawdę też bardzo dobry. A ja chciałbym jedną rzecz podkreślić. Otóż miód gryczany, jak zarówno miód spadziowy, bardzo dobrze pomaga w gojeniu ran oparzeniowych. Nie tak dawno, bo jakieś 2 tygodnie temu, ale w jaki sposób to znaczy? Będąc na UMCS-ie w Lublinie, pan profesor Mariusz Gagosz mówi tak, popatrzcie koledzy, jaką mam tu ranę. Ona wczoraj jeszcze dużo gorzej wyglądała. Mówi, poparzyłem się, smarowałem tym miodem gryczanym i dziś już widzimy początki gojenia się rany. Ale posmarować normalnie? Posmarować miodem. Miodem posmarować. Ale to trzeba uciekać w czyn chyba, bo żeby tam... No ja żeby... w obecnych warunkach, jakie są, czyli te osy, no to wiadomo, trzeba uważać. Ale w domu jak najbardziej możemy sobie to zastosować. Zamknąć okno, żeby tam pszczoły nie przyleciały. I tak dalej. Bo tu widzę, o tu przylatują. Oprócz miodu, to bym najbardziej polecał. Co moim zdaniem powinno być w każdym domu. Tak. To powinien być propolis rozpuszczony w alkoholu, bo tylko w ten sposób to możemy rozpuścić. Jest to naturalny antybiotyk. Propolis. Propolis. Ale nie ma miodu propolisowego. Tak. Do czego on służy? Ano, służy nam do... Możemy go stosować przy gojeniu się ciężko, przy ranach ciężko się gojących. Tak. I też przy oparzeniach. Gdy mamy problemy z gardłem, w szczególności anginę. Wypić. Tak. Stosować podobnie jak krople żołądkowe. No tak. Na cukrze. Przy zatokach. Wiele osób szuka rozwiązania, jak tu się wyleczyć problemy z zatoką. Tutaj wszystko będzie działo. Ja robię to następujący sposób. Wtedy do czyszczenia uszu. Opłukać wcześniej. Biorę 2. Pod bieżącą wodą. Maczam 1. Wkładam do nosa, pędzelkuję. Ile tylko się da, jak najgłębiej. Drugi patyczek. Druga dziurka, pędzelkuje. A później pszczółki wchodzą do... Nie, przed spaniem. A. I teraz tak. Jak pszczółki śpią. Kiedy mamy zatoki? Zatoki mamy w zimie, nie? No tak. I teraz tak. Po 3-4 minutach
minutach mamy groźny nos. To jest zaskakujące. Wiele leków z apteki, no niestety, aż tak szybko nie działa. Pozostałe produkty w porównaniu do produktów siebie pszczeli, no to nie ma nic lepszego. I nic tak szybciej nie działa. Owszem, inne leki działają szybciej jak produkty pszczele, z wyjątkiem propolisu. I teraz sytuacja jest następująca. Rano wstajemy praktycznie bez kadru. Tak. Ja sam na sobie stosowałem. I teraz powiem tak, tylko że jedna cenna uwaga, to trzeba zrobić. Najpierw trzeba sprawdzić przy pierwszym stosowaniu propolisu, czy nie mamy alergii. Bo tutaj propolis to są olejki eteryczne, to są żywice różnych drzew, stopoli, z wierzby, z osiki, z brzozy. I teraz dużo osób jest teraz alergicznych, więc trzeba zwrócić uwagę. Przy pierwszym kontakcie propolisu z organizmem człowieka czasami występuje mała reakcja alergiczna, ale właśnie trzeba, jeżeli jest mała, trzeba spróbować, jaka będzie, czy będzie ponowiona ta reakcja. Jeżeli nie, to stosujemy. Naprawdę jest to cenny produkt, który powinien być każdym razem. Czy ma pan coś z propolisu zrobionego tam? Ja tylko i wyłącznie zalewam to alkoholem, tak jak to się receptura. Ale normalnie propolis po prostu bez. Jeszcze raz? Ale propolis normalnie. Propolis, tak. I jeszcze jedną rzecz podpowiem. Mianowicie miejsce płucia kaleszcza. Właśnie dezynfekujemy propolisem, ekstraktem propolisowym alkoholowym. Dlaczego? Dlatego, że propolis ma działanie żywobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze. Do tego jeszcze jest alkohol. Nie piją tylko. Ja wielokrotnie miałem kleszcza, zawsze to miejsce po wyrwaniu kleszcza zawsze smarowałem. Propolisem. Raz nawet żona mi mówi, idź do lekarza, bo został część kleszcza. Ale nie, że już ludzie tu nie ma żadnego brzęku, wszystko jest w porządku, tylko do zabiegowego, żeby usunąć obce ciało. Ale nawet obciął nie usunął, sam się obronił i naprawdę polecam. Ale panie Piotrze, jeżeli by ktoś zadzwonił do pana, bo tu jest kontakt na tym. Także jeżeli by ktoś zadzwonił do pana i zamówił na przykład propolis, jest pan w stanie, powiedzmy, dostarczyć, czy tam ma pan? Mam jeszcze mały zapas propolisu. Oczywiście, co jest istotne, propolis powinien być pozyskiwany tylko i wyłącznie w okresie, kiedy nie stosujemy leków do leczenia pszczół. A no tak. Naturalnie. Żeby jak najwięcej tego propolisu nazbierać. Tak. U mnie tego nie ma. Tak. Ja zbieram propolis na krawędziach ramek, gdzie po obwodzie pszczoły uszczelniają kule. I ten właśnie propolis jest najlepszy. Nie ma kontaktu z lekarzem, bo niestety są pozostałości po lekarzu. One mają oczywiście swój okres karencji. Ale jak przyjmiesz za to i zbierzesz taki propolis, to ja dziękuję za taki produkt. To ma leczyć, a nie szkodzić. Więc to musi być najlepiej w okresie, kiedy jest pozyskiwany miód. Wtedy wiadomo, nie stosuje się żadnych środków leczniczych w kasiece. Wtedy mamy super propolis, który naprawdę działa. No, dziękuję bardzo. Dziękuję panie Piotrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.